Remont kościoła w Zmiennicy. Niespełna 10 km od Brzozowa znajduje się stary zabytkowy kościół. Został wybudowany w 1810 roku w Jesionowie przez hrabiego Tarnowskiego. W roku 1981 przeniesiono go do Zmiennicy, gdzie przeszedł gruntowną renowację wnętrz, a w roku 2010 wykonano renowację polichromii. W końcu przyszedł czas na remont poszycia dachowego, wymianę rynien i odświeżenie elewacji. Wykonaniem tych wszystkich prac zajęła się firma Roberta Bielaka z Czerwiennego. Kto lepiej mógłby wykonać te prace jak nie górale, którzy specjalizują się w ręcznej robocie na wysokościach. A pracy było co niemiara. W pierwszej kolejności zamontowano olbrzymie rusztowania i zabezpieczono teren. Bezpieczeństwo pracy jest sprawą priorytetową. Następnie zajęto się przygotowaniem materiałów. Wszystkie elementy drewniane muszą zostać zaimpregnowane specjalnymi preparatami. Muszą spełniać wyśrubowane normy Enero. Tak zaimpregnowane drewno jest trudnopalne i zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych. Również cała drewniana elewacja kościoła jest ręcznie czyszczona i dwukrotnie impregnowana specjalnymi preparatami. W następnej kolejności trzeba przygotować blachę. Na plac budowy dostarczana jest blacha w rolkach. Ręcznie trzeba z niej wykonać arkusze blachy, aby nadawały się na położenie na dachu. Na zaginarce wykonywane są felce. Do krycia dachu potrzebne są arkusze prawe i lewe. Tak wykonane arkusze podawane są ręcznie na dach. Teraz wszystko leży już w rękach dekarzy. Wysoka temperatura powietrza dodatkowo utrudnia pracę, a krycie blachą na podwójny felc wymaga dużo siły i precyzji. Przy remoncie w Zmiennicy musiano wykonać szereg prac dodatkowych. Dokonano wymiany zniszczonych elementów drewnianych, częściowo rozebrano i wyprostowano konstrukcję dachową. Wszystkie elementy zabezpieczono specjalnymi impregnatami. Zamontowano nową membranę dachową, wykonano pełne deskowanie oraz położono zbrojoną matę, która zapewni odpowiednią dylatację. Na koniec zostaną założone nowe rynny i instalacja odgromowa. Tak zaawansowane prace przy tym prawie 600-metrowym dachu potrwają około 3 miesiące, a całość inwestycji wraz z pracami dodatkowymi opiewa na kwotę 650 tysięcy złotych. Firma Rob Gond prowadzi jednocześnie kilka budów na terenie kraju i na każdej z nich zachowuje najwyższe światowe standardy. Zaufały nam tysiące, zaufaj i ty. Dołącz do grona zadowolonych klientów.